Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Goticzka. No i jak pamiętacie... What the fuck? Już na start odcinka takie rzeczy. No kuźma gro, nie kpi sobie ze mnie. No dobrze, jak pamiętacie, ostatnimi czasy tutaj zeszliśmy właśnie do podziemi klasztoru Innosa, ponieważ Xardas nam powiedział, że tutaj znajdziemy notatki na temat wyspy Ildorad, znaczy na temat dworu Ildorad, a także jesteśmy tutaj po to, żeby znaleźć mapę o tego miejsca, czy się wraz z notatkami. I tak, okazało się, nie okazało się, tylko ogólnie tutaj każda frakcja dostaje swój specyficzny bonus, jeżeli tego miejsca w grze dojdzie. A co mam na myśli, teraz sobie powiem, jednak może przeczytajmy tutaj te całe notatki, które tutaj zostały. Jakieś dziwne symbole podobne do zaklęć, chyba nie to. To chyba to będzie. Jestem pewien, że budowa to dwór Ildorad. Znajduje się on na niewielkiej wyspie, całkiem blisko przystani w Korinis. Nie ma wątpliwości, że Beliara interesuje Jorda z kopalni. I tu jesteśmy też mapę właśnie prowadzącą do owego dworu. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. A pomyślmy, kto ma statek w Korinis? Czyżby paladyni? A czemużby nie? Będziemy musieli zakonfiskować ich statek. Jednakowoż, kontynuując. Tutaj możemy znaleźć już te bonusy. Mag dostaje takiego z Innosa, które my tutaj też teraz podniosłem je nawet. Jednakowoż jak my je wypijemy, to możemy się już uważać za martwych, tyle wam powiem. Z Innosa chyba zwiększają manę w dość porządny sposób, bo to jest chyba to. Właśnie, 50 do many, jak dobrze pamiętam. Natomiast co jeszcze jest? Gildia Paladynów, raczej Paladyn ogólnie, znajdzie tutaj swoją najlepszą zbroję. Tak, będziemy miał taką specjalną runę, która go przeteleportuje. O ile dobrze kojarzę, zapewne Nekromanta będzie to samo co Mag Ognia, nie wiem jak to będzie, nie wiem jak jest w przypadku Nekromanty. Mag Wody bardzo możliwe, że też to samo. Łowca Smoków będzie miał tutaj właśnie możliwość wykucia bardzo potężnej broni, dzięki dotarciu tutaj, a także ulepszenia swojej zbroi. No i mi się wydaje, że my także będziemy właśnie mieć samo co ma Łowca Smoków, właśnie Adventure pisał ostatnio mi, że jako strażnik świątynny mam te same... Kurczę, nie pamiętam profesjonalnej nazwy tego, wlecia mi z głowy, ale te same skrypty co... Czyli no, w niektórych sytuacjach mam te same skrypty właśnie co Łowca Smoków, więc pewnie tylko mam tę samą broń co Łowca Smoków. Czyli te same ulepszenia właśnie dostanę z tego podziemnego miejsca, bo tego podziemnego... To jest tej podziemnej kryjówki. O, idealnie mi pasuje. Cześć, Pyrokarze! Słuchaj, jest sprawa. Opowiedz mi o łzach Innosa. O łzach Innosa. Łzy Innosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Innos stoczył z Beliarem na początku świata. Znalazłem tę miksturę. Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę. Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy Innosa, to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy Innosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Innosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. Ale łzy Innosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Jak wiem zresztą... Więc czym są tak naprawdę te łzy Innosa? Gdy Innos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Innosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia.
Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu. A odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Pewnie miałem szczęście, to wszystko. Nie opowiadaj bzdur! Jakie tam szczęście! Nawet ja nie byłem w stanie złamać tej przeklętej pieczęci. Aż tu nagle pojawia się ktoś taki jak ty i daje mi dużo do myślenia. W każdym razie, jako że to ty otworzyłeś księgę, pozwolę ci ją stąd zabrać. Przynajmniej dopóki cała ta sprawa nie znajdzie rozwiązania. Wiem już, gdzie szukać dworu Irdorat. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Irdorat musisz się odpowiednio przygotować. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Przyda ci się też jakiś mag, ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. Na pewno się miał Irtena. Jorgen jest doświadczonym żeglarzem. Mógłby mi pomóc dostać się na wyspę. Obawiam się, że to nie takie proste. Jest teraz członkiem naszego bractwa. Nie zapłacił jednak ani grosza, ani nie przyprowadził nam owcy. Jorgen musi najpierw odpracować swój dług. Potem możesz go ze sobą zabrać. Jak długo to może potrwać? Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę go, póki nie odpracuje w naszych ogrodach przynajmniej 3 miesięcy. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać 3 miesiące? W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Twoja przyjaźń z Xardasem może się okazać przydatna. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające z tamtego kierunku. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów. Chcę, żebyś się tam udał i zajął się tą sprawą. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. Sprawda, nie będę brał Jorgena na statek, ale misję mogę zrobić. Sprawa wieży Xardasa została rozwiązana. I co się tam działo? Nie, czekaj. Nawet nie chcę wiedzieć. Jeśli nadal zależy ci na pomocy Jorgena, możesz go ze sobą zabrać. Niech Inos macie w swojej opiece. To fajnie, jednakkolwiek powiedziałem, nie będę miał ze sobą Jorgena, bo szczerze nie potrzebuję. Tak najprościej może wytłumaczę. Nie potrzebuję Jorgena brać ze sobą. A ty mi coś ciekawego powiesz, Serpentensie? Czy odejdź? Naprawdę nie ma sensu go brać, bo są lepsi. W sumie jeszcze z żeglarzy. Czy z kapitanem w statku możemy mieć albo Torlofa, albo Jacka, podejrzewam, że tak nazywał Jack chyba. Naprawdę. Jeszcze nie wiem, kogo wybiorę, ale chyba Jacka, ponieważ Torlof ma pewien warunek, który nie za bardzo mi odpowiada. W normalnym gotiku ten warunek miałbym w tyłku, ale tutaj w turningu już niekoniecznie. Moim zdaniem w turningu może być głupie robienie warunku Torlofa. Do końca. Jakie materia rozdzielaj? A to już mówiłeś. Mówiłeś to, starzejesz się, Draniu. A ty, Karlasie? Jak to? Wróg ma... Też same głupoty, kolejny. Opętany mag. Uopętany człowiek. Człowiek przez ukreskowane. Dobra, słuchaj, spotkamy się z Goraxem. Potrzebuję. Ty masz ładny tutaj zasób przedmiotów. Od trutki z chęcią od ciebie kupił. Kilka myk z torowej trzymałości, tak z 15.
trochę eliksirów, ekstraktów. Wiem, że troszeczkę mi się kasa kończy, ale uwierzcie, że no mam trochę jeszcze na sprzedaż, oj mam. A, mógłbym ci ten klucz ukraść wreszcie po tylu latach. Dziękuję. W sumie nie zaglądałem do tego całego podziemia magów nigdy. A tam może być coś ciekawego. Może być coś tam, co mi się przyda. Kto wie. Właśnie, skarbiec magów. Nie pamiętam, co w nim jest. O, jest stół chemiczny. Dwie książki, czy dwie książki, dwie skrzynie. Szkatułka, złoty świecznik, złoty talerz, złota misa, posążek, kucharek. O kurczę, trochę tych fantów tu jest. I kolejna skrzynia. No, no. Magowie. Widzę, że hajsik się zgadza, co jak co. Ale to raczej nic dziwnego. Przecież opłaty na Innosa raczej do samego w sobie Innosa nie idą. Tak powiem, dofinansowanie jest za pośrednictwem. Mały procent tego magowie pobierają. Jakiś taki tylko 100%, co to jest, nie? Bardzo mały taki podatek. Podatek, taka... No, taki koszt opłaty usługi, o tak to nazwiemy. Kurczę, zamek jest dość ciężki, powiem wam szczerze. Chyba zaczynają ten zamek denerwować po prostu. Jak w tej skrzyni będzie co najmniej dwóch Urizielów, to się wkurzę. Tutaj po co mi kolejne Urizjele? Aha, aha. Dalej nie to? Kurczę, ten zamek jest troszkę dziwny. Nie podoba mi się to. Dobra, jeszcze jest jedna próba, jak mi to wytnę, bo po prostu nie widzę sensu. Okej, to takie macie cięcie. Dobra, mam to. Przepis na eliksir przemiany umysłu. Wow, to ten drugi mi seryjnie dość mocno wypala. Jednakowoż mam przepis na... Wow, mam zasłonę! Co jest, kurczę. Myślałem, że już ten drugi nie ustaje, a on jeszcze cały czas jechał po mnie. Przepis na eliksir przemiany w portret nagiej kobiety. Jej! Czy czemu, ej, czemu bezimienny nie oddał go babo, czy jak tam się nazywał? Mniejsza. Mniejsza o to! Eliksir przed ogniem, przed magią. Nie, nie. Gdzie jest stacja, którą znalazłem? O właśnie, przemiany umysłu. What the fuck, to lista składników! Język ognistego, ja mam trzy języki ognistego. Ale co to jest za lista składników? Co ta mikstura? Nawet szczawiu królewskiego w mecz. Co ona musi dawać? Zobaczmy. Przygotuj eliksir specjalny. Nie, to nie jest to, czego ja szukam. Stwórz testuj wniosek zapomnienia. Fajnie. Ale czy mamy tego składniki wszystkie? Sprawdźmy to jeszcze raz. Eliksir przemiany umysłu. Kość mam. Akwamaryn mam. Czarną perłę mam. Język mam. Bagienne ziele pewnie mam. Ognisty korzeń, żuwaczki, serce, jajo, szczaw. Mam bo wszystko. Barze to nie wiem. Barze sam nie mogę tego przyrządzać. Nie wiem, może po prostu gra nie daje, bo chyba czy może tam magowi trzeba dać, co jest tutaj. Kto wie jak to działa. Oj, chyba się komuś spodobało to, że chcę tutaj okraść tą skrzyneczkę. Ale to jest dziwne, muszę przyznać. O, błonę znowu. Fuck off! I am on fire! Gdzie jest miksturka lecznicza? A przecież wino zapomniały, bo czemu by nie? Wasze zdrówko. Yeah! 50 health'a więcej! To jest to! O, ochronę przed magią też to zrobiłem teraz faktycznie. Zapomniałem się. Może jeszcze łyknę jedną miksturkę, bo otwieram kolejną skrzynkę. A wiadomo jak to ze skrzynkami bywa. Często są pełne dziwnych, podejrzanych podpaleń. Czy czegoś w ten deseń, coś takiego. No właśnie, przy takich podpaleń jak to. Ale w tej skrzynce, nie wiem, co z tym eliksirem mam zrobić. Faktycznie muszę go do tego całego tej alchemika oddać. Alchemiku Neorasie. Co? Nie. Tylko
Kurczę, no nie wiem, co to jest za eliksir w takim razie. Informacje, eliksiry. No dobra, eliksir zręczności. Aby był pościć, połączyć 50 serc jaszczura ludzi. No mam przepis, ale... What the fuck? Ten przepis komuś trzeba było chyba oddać. Ale komu? Komu się ten przepis oddawało? Home. Mam, że tak powiem, pustkę w głowie. Te przekaż... Ile? 500... Nie, to masz. Chcę... A to co znalazłem, ale to się chyba komuś oddawało, o tym się tak przypomniało. Faktycznie, tylko takie dobre pytanie. Komu? Ram, 1800 zdrowia, fajna wartość. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Tak. Chcesz łzy i nosa? Nie, nic się nie dowiedziałem. Nic? Dziwne. Potrzebuję okrętu, badania Salandarila. No nie, nie znalazłem tej receptury. Rogi czynią stwora. Samotność i bezradność. Ucieczka Cliffa. Właśnie ucieczka Cliffa, to by się przydało. O, krwawe puchary. Opiekunowie. No to fajnie, fajnie. To jest ciekawego w ogóle nie ma. Dobra, w takim razie co my teraz będziemy chcieli zrobić? Pomyślmy. Sprawdzić pewną rzecz. Tak, to jest to, co teraz zrobić w tej kolejności. A żeby to najprościej sprawdzić, udamy się do obozu Bractwa. Cześć, obozie Bractwa. Chcę zobaczyć, czy mogę teraz całe miecze wykuć. Broń z rudy. Mogę wykuć duże magiczne oszczy na smoki. Kuje. Nawet jak to gówno, to kuje. Bo ona silniejsza broń w normalnej dwójce. Oh yeah! O kurwa, i bo tego Urzy jest silniejszy. Dokładnie to samo. Oh yeah! Pcio hędza. Yeah, duże magiczne ostrze na smoki! Kuźwa, będziemy rozpierdzielać dragony na atomy. Yeah! To jest prawdziwa broń. Kuźwa, masz 360 damage'a. Oh yeah, motherfucker! Takiej broni to ja się właśnie spodziewałem, kuźwa. Duże magiczne oczy na smok. To jest to. To jest piękne. No będzie jeszcze gorzej, o już kurwa. Nie chcę przekuwać jednej świątynnej zbroi. Dajcie mi kupić zbroję. Jeszcze to będę już w ogóle mega wdzięczny. Nie, od Angara nie kupię zbroi. Kupiłem tylko od tego świra, co tutaj stał. Powiedz, że mogę ją kupić, a nie dopiero w 7 rozdziale. Gor na kosz. No. Goruś, zgódź się. Sprzedaj. Dopiero w 7 maj się utop. Przynajmniej te zbroje Heradrima mi on troszkę zastępuje. Ale mam zbroje Heradrima i duże magiczne ostrza na dragony. Mogę napinalać. Teraz to ja kuźwa jestem Pudzianowski. W czystej postaci. Też chcę zobaczyć jedną rzecz. Jakie dobre jest normalne ostrze na smoki. Magiczne ostrze na smoki. Właśnie coś wykułeś. To jest one-handowa wersja. 320 damage'a. Tak jakbym nie miał wystarczająco dużo. Ej, to jeszcze daje premię 10% do two-handów. Kocham tą broń. Lofciam to. I love it, motherfucker! To jest zbyt obronik, kuźwa. Z takim czymś ty ja mogę iść i walczyć z czym chcę. Duże magiczne ostrze na smoki. A ktoś mi przyjął, że nie będę mógł tego mieć niby. A jednak mam, yeah! To jest to. To się spodziewamy, że właśnie nauczyliśmy się kowalstwa, tam niby wyskoczyło, że nauczyliśmy się kowalstwa, czytając na tą książkę, czy na ten pulpit z informacjami, to że właśnie dostaniemy możliwość kucia tego i miałem rację. Jestem zajebiście zadowolony z tego powodu. Zajebiście! To jest, czyli to jest ta broń, o której tutaj pisał Wenszu. No nie wiem. Nie wiem, czy w takiej chwili mogę ją mieć, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym! Mam zajebistą broń, mam wszystko w tyłku.
Może niekoniecznie wszystko. Idziemy w takim razie, skoro jest noc zwłaszcza, dlatego właśnie idziemy do GD, żeby tego całego kalifa, czy jak on się nazywa, uratować. Zaprowadzić go tam, gdzie trzeba i zakończyć kwestię z nim związaną. W sumie w tamtej, z nim jeszcze związanej sprawie będzie mieć co innego do roboty, ale widzę, że noc jeszcze młoda, to przy okazji mogę się przebić przez przełęcz. Co tam orka wie? Cześć! Chcecie posmakować mojej nowej broni? A gdzie tutaj kuźma? Pot na wszystkich! Czemu ja tej broni nie miałem w czwartym rozdziale, jak chciałem tych wszystkich orków? Jeszcze to by niewiele zmieniło, bo i tak tam. Nie podałem dwa kryty, a jak się szpon Bejera wkurzył, też podałem na kryta. A szpon Bejera przy takiej ilości ataków wciąga się wkurzał praktycznie. Ale yeah, duże magiczne ostrze na smoki. To jest kuźwa to. A jak słyszałem szamana, to bardzo, 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 bardzo źle. Szaman to jest, no, troszeczkę nie moja liga, jak chodzi o to, ile mogę wytrzymać jego ataków. Oj. Szamulek, weź, zdychaj. Szamanów musimy zabić, to jest najważniejsze w tym momencie. Oni są najgroźniejsi. Patrzcie na to! Kuźwa, w tej nowej zbroi, o co przetrwałem. Gin! Dajcie mi go zabić! No, mam resztę w dupie was! To jest głupie! Nawala mnie 20 orków, nic mi nie robią! Walnie mnie szaman z kuli ognia, pada na strzała. No i orkowie leżą, powiem wam tak. Po zdobyciu tego dużego ostrza na smoki, a także tego pancerza Heradrimów, stałem się o tyle potężniejszy, że to już masakra jest po prostu. Ja w tym orkowym pancerzu i z szponem Beliara byłem mocny, a teraz to kuźwa... Wow! Teraz to już chyba nic nie ma ze mną szans, tak seryjnie. I wcześniej mówiłem, że istnieje ze mną szansa, teraz jak zdobyłem jeszcze taki pancerz, że w sumie czarny ork wojownik, a nawet ba, starszy ork Elita robią mi bardzo mało, a mało tego, przecież jeszcze mam teraz broń, która pozwala mi ich dwa razy szybciej zabijać. Wszyscy orkowie na strzała tej słabszej kategorii, czarny na dwa strzały, a Elita chyba na trzy. No to kurczę, no sorry bardzo, szamańcy najzagrożeniem w tym momencie, jak mam być szczery. Tylko właśnie ten drain tu jest dla mnie zagrożeniem! Udało się go powstrzymać, no i kusznicy. Ale kuszycy już też biją zdecydowanie mniej niż bili. No podejdź tu, czarny orku. Podejdź tu. Zeginiesz marnie. Ej, zablokowałem się. Ała! Kuszniku, ty przeklęty. Ja ci pokażę, gdzie rakzy moja. Ale będziemy teraz zepsuć teraz zrobienie, tak? Aż ty chamie. O, może mu się nie uda, tak chciałoby się. Dobra, orku, że tak powiem, jest do ciebie malutka prośba, słuchaj. Ale po co mi głos strażnika? Złaź na dół. Oj, tuś kusza nie działa, o, działa jednak. Co? Kusza za pół życia mu zabieram. Kusza mu pół życia zabieram. Znaczy, orkowie kusznicy mają to do siebie, że są mało wytrzymali. Bo ja je ściągałem na kryta, zanim jeszcze wojownikowi byłem w stanie zebrać pół HP. Ale jednak no... Gdzie pół HP? Tak czwarte o tako. Może nie pół, tylko czwarte. Ale no... Wow. A! No żeby z kuszy, jak ja mam mały procent kuszy, to chyba też wpływa jakoś na damage. Chociaż nie jestem pewny. Wiem, że na pewno procent wpływa na zasięg, a jest na damage, to już takiej pewności nie mam. Ale i tak. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to nie wpływa na damage, to mam dalej tak mało siły i zręczności. Cześć, orkowie wojowniku, co u ciebie? O, nie zabiłem go na strzała? Wow, tych cały czas na strzała nie zabijam. Blich tu jest, patrzcie! A ja ich przecież wszystkich wytłupłem. No nie, nie powiedzcie mi, że wokół zamku też się porespili. Jak tak, to ja mam w dupie wybijanie ich. O, dziękuję. A może nie wybija to kiedy idzie. I tak powinien po kolejnym odcinku zakończyć dzisiejszą scenę kraniową, więc mam to szczerze powiedziawszy w nosie. Nie wiem, że jej wytłukę za parę dni, troszeczkę więcej czasu. Bo dzisiaj za bardzo tym czasem już nie dysponuję. Ale tu nie ma problemu. Zresztą mówię wam o dzisiejszym dniu, a wy to gnacie pewnie 2-3 tygodnie później, więc to takie troszeczkę głupie. Ale... mniejsza o to. Troszkę tej orków padło. Zresztą nie długo się odrobić tą ankietę na temat tego, kogo właśnie bierzemy na ten, na statek, bo to jest taka też decyzja, którą wolałbym podjąć wspólnie z wami. To samo jak podjąłem decyzję na temat tego, kim zagramy, tak chcę też podjąć wspólnie z wami decyzję na temat tego, kogo zabierzemy.
Z tym, że sobie prawo, że tak powiem, biorę, że bierzemy Miltena i tam jeszcze jedną osobę, to tam na pierwszej ankiecie o kogo chodzi. Takie prawo sobie ustalam, takie prawo. Dlaczego takie prawo ustalam, a nie inne? Bo no, Milten z pewnego podwodzenia tam bardzo, bardzo potrzebny i z drugą osobą bo też będzie jakaś ciekawa rzecz związana. Ale jeszcze też może według wyboru. Mogę przecież Wilka mogłem w sumie dodać Bengarowi, bo chyba i tak Wilka brać nie będzie. Chociaż diabeł wie, czy będzie brać Wilka, czy nie. W sumie jak mam być szczery, to sama nie wiem. Czy będziemy, czy nie będziemy. Kolejni orkowie, dzień dobry. Czy w ogóle czemu okej, wojownicy, którzy są w GD, są silniejsi od tych, którzy są gdzie indziej? To jest takie dość dziwne. Czy ty chcesz mi orku coś zrobić? Cześć orku, do widzenia. Dawaj, dawaj, jest to swoje serce. O, to jakiś kolejny przedmiot dźgnąć w plecy swoim malutkim tysaczkiem, ależ mi smutno wini. Ale kurczę, skoro się orkowie perspektywy, to skrywa miał problem ten odprowadzić do domciu. Ale co tam, tą wyciąć tam z drogi z 30 orków, to jest dla mnie chwila moment roboty. Ale to już wszystko w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu. Na razie i cześć ludziska.